Żaneta Michalak, witam Państwa w kolejnym wydaniu miejskiego programu informacyjnego. Przed Państwem skrót wydarzeń, jakie dla Państwa przygotowaliśmy w tym tygodniu. 19. odsłona rybnickiej jesieni kabaretowej Ryjek. Jacques Beaulieu honorowym obywatelem miasta Rybnika. Oraz 45. rybnickie dni literatury. Tegoroczna rybnicka jesień kabaretowa już za nami. Mieszkańcy Rybnika i okolic Pobrzegi wypełnili salę Fundacji EDF Polska oraz Teatru Ziemi Rybnickiej. Kilku lat powtarzalność niektórych kabaretów była duża. W tym roku te kabarety powiedziały, że chcą sobie odpocząć i mamy dużo jakby nowych i nazw kabaretów, które mogą być mniej znane rybnickiej publiczności. Ale za to licznie nagradzanych na festiwalach i konkursach kabaretowych. Niepisana zasada Ryjka to taka, że na scenie pojawiają się artyści wysokich lotów. Trzy dusze pukają do nieba, a ja gdzieś za podziałem kluczy odebrany. Trzeba by wyważyć. Pierwszy dzień święta kabaretów tradycyjnie rozpoczął One Ray Show. Na scenie pojawili się stand-uperzy Michał Milowicz, Czesław Jakubiec, Karol Kopiec i Tomasz Nowaczyk. To właśnie on zwyciężył pojedynek stand-uperów. Pochylali się nad kołyską i szeptali: będziesz nazywał się Alfonsem, bo uświadomiłeś nam, że uprawianie seksu słono kosztuje. Dopiero tak chyba gdzieś z półtora tygodnia przed zacząłem pisać ten premierowy set na One Ray Show. A zacząłem się go uczyć niestety dopiero we wtorek przed One Ray Showem. Potem przyszła pora na pojedynek kabaretów. W rywalizacji swoich sił spróbowało 5 grup kabaretowych. Konkurs w Ryjka wygrał kabaret Noc z Rybnika. Szansa na ich kolejny występ pojawiła się w sobotę podczas gali finałowej. Po tych emocjach i nerwach to poproszę o 5-letnią przerwę. O tej atmosferze, która tutaj panuje, to jest nigdzie indziej takiej imprezy nie ma jak tu. Kolejne dni Ryjka również upłynęły pod znakiem rywalizacji. Piątkowy konkurs główny, który poprowadził Kacper Ruciński i Bartosz Demczuk, wygrał kabaret Dno. Drugie miejsce powędrowało do kabaretu Jurki. Trzecie miejsce zajął debiutancki kabaret z Rybnika 44200. Nagroda główna, czyli złote koryto kabaretów, powędrowała do kabaretu Dno z Dąbrowy Górniczej. Statuetkę wręczył prezydent miasta Rybnika Adam Fudali. Super atmosfera, niesamowity stres po prostu i konfrontacja z wszystkimi kabaretami, z różnymi formami kabaretowymi. Wspaniała publiczność w tym roku była, ponieważ no, bardzo fajnie reagowali na nasze skecze, no i udało się uzyskać to koryto najważniejsze na tym przeglądzie, czyli koryto od kabaretów. Z uczestnikami rybnickiej jesieni kabaretowej rybniczanie mieli okazję spotkać się podczas sobotniej konferencji prasowej zorganizowanej w jednym z centrów handlowych. I to, co zobaczycie w dzisiejszej realizacji na żywo, no to jest naprawdę spontan, zwłaszcza z rekwizytami. To wielkie wydarzenie mogliśmy oglądać również przed telewizorami podczas transmisji na żywo ogólnopolskiej stacji telewizyjnej. Tegorocznego Ryjka zwieńczyły urodziny kabaretu młodych panów, którzy w tym roku obchodzą jubileusz dziesięciolecia. Jacques Beaulieu z partnerskiego miasta Mazamet odebrał tytuł honorowego obywatela miasta Rybnika. Uroczystość odbyła się we wtorek 21 października bieżącego roku w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej imienia Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku. Francuski przyjaciel Rybnika przyjechał na uroczystość wraz z rodziną, żoną Nicole, dwiema córkami i czwórką wnucząt. Odbierając honorowe wyróżnienie, powiedział wyraźnie wzruszony: tam gdzie bije serce Rybnika, tam bije serce Mazamet. Pour moi c'est un très grand honneur. Uhonorowanie mnie tak znaczącym tytułem jest dla mnie ogromną niespodzianką. Myślę, że na to nie zasługuję, tym bardziej sobie cenię tytuł, który został mi przyznany i będę kontynuował współpracę z wami. Je crois que je vais continuer à le faire. Voilà. Jacques Beaulieu z partnerskiego miasta Mazamet we Francji jest osobą szczególnie zaangażowaną w rozwój kontaktów partnerskich między Rybnikiem a Mazamet. Na początku lat 80. zainicjował współpracę poprzez kontakty z prywatnym liceum sióstr Urszulanek, ale działalność Jacques'a Beaulieu jest widoczna w wielu dziedzinach życia społeczno-kulturalnego Rybnika. Przyjaźń rozpoczęła się od kontaktów z siostrami Urszulankami, ze szkołą sióstr Urszulanek. Bardzo dużo dobrego zrobił dla naszego miasta. Pamiętam czasy, kiedy wiele młodych ludzi wyjechało na staż do francuskiego Mazamet. Ostatnio bardzo mocno się przyczynił
kiedy orkiestra symfoniczna naszej szkoły, młodzieżowa orkiestra symfoniczna, wyjechała do Francji, właśnie w okolicy Mazamę. Mając na uwadze powyższe przykłady aktywnego partnerstwa miast, angażującego nie tylko instytucje, ale różne społeczności mieszkańców obu miast, widzimy, jak wielką rolę może odegrać osoba, która podejmuje działania z odpowiednim zaangażowaniem i entuzjazmem. W efekcie podejmowania tych działań przez francuskiego przyjaciela miasta jest promocja Rybnika we Francji. Jacques Beaulieu, oprócz bycia jednym z inicjatorów współpracy partnerskiej Rybnika i Mazamę, jest również przewodniczącym Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Mazamę Rybnik we francuskim Mazamę. Propaguje on także polską kulturę oraz upowszechnia ją w swoim mieście. Rybnickie Dni Literatury to jedno z najstarszych wydarzeń literackich w Polsce. Zostały zapoczątkowane jeszcze w latach 60. ubiegłego stulecia na uprzemysłowionej ziemi rybnickiej, na której już wtedy działały ruchy artystyczne. 12 października w Rybnickim Centrum Kultury odbyła się uroczysta inauguracja 45. Rybnickich Dni Literatury, podczas której wręczona została honorowa Złota Lampka Górnicza Kazimierze Drewniok-Worynie. To wyróżnienie jest przyznawane działaczom kultury szczególnie zasłużonym dla miasta i regionu. Zdaję sobie też sprawę z tego, że mogłabym ustąpić to miejsce wielu moim znajomym, przyjaciołom, którzy właściwie robią to, co ja. Po prostu przenoszą wartości pokoleniowe, przekazują je następnym pokoleniom. Te wszystkie wartości śląskie, to bogactwo, ta trojakość śląska, która akurat wpisała się w mój życiorys. Ważnym punktem programu był również spektakl Obietnica poranka z udziałem Anny Seniuk i Grzegorza Małeckiego. Program 45. Rybnickich Dni Literatury obfituje w liczne spotkania autorskie, spektakle, koncerty, wystawy i projekcje filmowe. W Rybniku pojawiły się wielkie postacie kształtujące życie kulturalne. 13 października w samo południe Rybnickie Centrum Kultury odwiedził profesor Jerzy Bralczyk. Ten wybitny językoznawca spotkał się ze szkolną młodzieżą, aby porozmawiać na temat języka polskiego. Uczniów szczególnie zaciekawiła ustawa o języku polskim, która w tym roku obchodzi swoje 15-lecie. No, było bardzo intrygujące. Dowiedziałam się dużo rzeczy odnośnie języka polskiego, co bardzo mi się przyda, bo jestem na rozszerzeniu z polskiego. I uważam, że było całkiem fajnie. Dlaczego wybrałaś język polski jako rozszerzenie matury? Bo uważam, że będzie to przydatne, bo jednak żyjemy w Polsce i powinniśmy znać ten nasz piękny ojczysty język. I literatura i to wszystko to jest to, co mi się podoba. Podczas spotkania profesor Jerzy Bralczyk opowiedział także o swoich ostatnich, ale również ulubionych publikacjach książkowych. To ostatnia, Wszystko zależy od przyimka, powstała nie w tradycyjny sposób, bo jest formą zapisu rozmów trzech wybitnych językoznawców. Zawsze ciekawsze niż mówienie. Pisanie książki jest rodzajem monologu. Zapisywanie rozmowy może być dlatego czasem bardziej interesujące, ale oczywiście trochę byłoby dziwne, gdybyśmy tak w ten sposób właśnie pisali książki ze wszystkich dyscyplin, czy też książki beletrystyczne. Akurat język jest przedmiotem rozmowy. Rozmowa o języku może być ciekawa. W Rybnickie Dni Literatury wpisał się jubileusz Teatru Ziemi Rybnickiej. Od 5 dekad placówka ta inspiruje i organizuje życie kulturalne mieszkańców miasta. Wspiera również amatorski ruch artystyczny poprzez prowadzenie zespołów artystycznych. Z okazji 50-lecia Teatru Ziemi Rybnickiej przygotowano uroczystą galę Oscarowe przeboje muzyki filmowej, podczas której wystąpili znani artyści operetkowi. 18 października sala widowiskowa Teatru Ziemi Rybnickiej wypełniła się po brzegi zaproszonymi gośćmi. Tych imprez, które tutaj było, no rzeczywiście do niezliczona ilość. Ja pamiętam czasy, kiedy byłem młodym chłopcem, miałem, ja wiem, 15-16 lat. Pierwsze zespoły tak zwanego mocnego uderzenia. Tutaj właśnie to niebiesko-czarni, czerwone gitary. No, te wszystkie, cała plojada gwiazd, to się zaczęło tutaj. I tak szybko się nie skończy. Przed Teatrem Ziemi Rybnickiej czekają kolejne bogate występy gwiazd lata. W miniony weekend podczas koncertu Oscarowe przeboje muzyki filmowej na scenie pojawili się wybitni artyści operetkowi, którzy zachwycili śpiewem i tańcem. W
14 października w Dzień Edukacji Narodowej Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 18 imienia Jana Brzechwy w Rybniku świętowała jubileusz 50-lecia swojej działalności. Korowód przedszkolaków z przedszkola nr 19 w Boguszowicach dzielnicy Rybnika poprowadził gości, uczniów, rodziców oraz absolwentów na uroczystą akademię, która odbyła się w Domu Kultury w Boguszowicach. Podczas części oficjalnej zaprezentowano film o historii placówki. Dyrektor szkoły Roman Pinoczek wręczył nagrody dyrektora dla zasłużonych pracowników, natomiast społeczność szkolna uhonorowała prezydenta miasta Rybnika Adama Fudalego tytułem Przyjaciel Szkoły. W imieniu prezydenta statuetkę odebrała zastępca prezydenta Joanna Kryszczyszyn. Życzeń, gratulacji i podziękowań podczas jubileuszowej uroczystości nie było końca. W tej ciepłej atmosferze przenieśliśmy się w świat bajek i teatru. Twórczość Jana Brzechwy, który jest patronem szkoły, została zaprezentowana podczas spektaklu Teatrzyk Figmik. Wystawa przygotowana przez nauczycieli pozwoliła na chwilę wspomnień, bo zebrane przez 50 lat szkolne pamiątki sprawiły, że każdy gość mógł poczuć smak swojego dzieciństwa. To nie koniec informacji w tym wydaniu. Z okazji zbliżającego się Święta Zmarłych w okresie od 31 października do 3 listopada w związku ze wzmożonym ruchem drogowym w okolicy cmentarzy na terenie Rybnika wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu. Apelujemy do wszystkich posiadaczy pojazdów mieszkających w pobliżu cmentarzy lub mogących korzystać z komunikacji miejskiej o niekorzystanie w tych dniach ze swoich pojazdów. W Dzień Wszystkich Świętych autobusy komunikacji miejskiej będą kursowały według niedzielnego rozkładu jazdy. Wyznaczono także dodatkowe przystanki obsługiwane tylko w dniach 31 października w piątek, 1 listopada w sobotę i 2 listopada w niedzielę. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej miasta www.rybnik.eu. To już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy w tym tygodniu. Ja się z Państwem żegnam, życzę udanego tygodnia, do zobaczenia.